Wypijmy za naszą wspaniałą panią dyrektor, dzięki której po raz kolejny nasza firma wygrała przetarg w tak pięknym stylu. To wspólne zwycięstwo. Bez takich pracowników jak wy, ten sukces nie byłby możliwy. Marysiu, a czemu ty nie skosztujesz wina? Muszę przyznać, że jest wyborne. Dawno takiego nie piłam. Cudownie odpręża po tym stresującym dniu. Spróbuj. Na pewno dawno. Słucham. Popieram. Wino pierwsza klasa. Ale czy kiedykolwiek spotkanie organizowane przez naszą Ewę było niedopięte na ostatni guzik? Nigdy. Jak na twardą panią dyrektor przystało, ma też mocną głowę. Ja po trzech kieliszkach widzę świat w nieco zmienionych barwach. Kiedyś też tak miałam, Gasieńko. Ale pewne rzeczy się zmieniają. Wzrost tolerancji na alkohol wcale nie świadczy o niczym dobrym. O co ci chodzi? Spotkałyśmy się tu, żeby świętować sukces, a ty nieustannie marudzisz. To chyba nie jest zbyt grzeczne. Nie sądzisz? Możliwe. Zatem ja już pójdę. O co jej chodzi? Czy to ważne? Zamówię jeszcze jedno. Co o tym sądzisz? Wiesz, ja to już właśnie... Wspaniale! Bawmy się. Zasłużyłyśmy na to. Się wczoraj udało? Co się udało? No, z tym całym przetargiem. A, tak. Dzięki. Gratuluję. Bardzo miło z waszej strony. No, to usiądźmy do wspólnego śniadania. Zosiu, może pójdziesz po Janka? Pewnie jeszcze śpi. Co z tego? Skoro dziś są moje urodziny, to chyba możemy zjeść wspólne śniadanie. Przyniosę ciastka. A ja kawę.
Marcie. Pomyślałam, że dziś urządzimy uroczystą kolację. Chyba dobra ku temu okazja. Jest sobota, nie ma szkoły, nie ma pracy. No co wy na to, kochani? Ja nie mogę. Umówiłam się z kolegami. Kolegów masz codziennie, a... Matki w ogóle. Słucham? Słuchasz? Ciekawe od kiedy. Nie przejmuj się, mamo. Chodzi taki podminowany, bo rzuciła go dziewczyna. Dziewczyna? No tak, Patrycja. Przecież ją poznawałaś. Była u nas jakieś 2 tygodnie temu na obiedzie. Nie pamiętasz? Zresztą nieważne. Ja jestem jak najbardziej chętna na kolację. Mam dzisiaj zmianę. Jak masz zmianę, to się zamień. Przegram. W porządku. W takim razie zrobimy sobie babski wieczór. Zosia? Mamo, ja... Co znowu? To wasz szacunek? To wasze oddanie? To wasza wdzięczność? Gdyby nie ja, nie mielibyście ani w co się ubrać, ani dokąd pójść. Ale poświęcić trochę czasu matce, to oczywiście zbyt wiele. Mam dziś wizytę u lekarza. Czekałam na nią 4 miesiące. Lepiej pójdę do mamy. Niepotrzebnie się tak zdenerwowałam. Siostro wkurzył, nie? Janko, ale nie zabijesz nas. Aga, co myślisz o tym, żeby wtajemniczyć naszego ziomka? No, wygląda na kogoś, komu przydałby się reset. No raczej. Wtajemniczyć? W co? A jednak zajarzyłeś. Ziomku, mamy coś, co poprawi ci humor. No nie, Krzychu? Tak jest. No raczej. Kapujesz? Żartujecie? Skąd wy to macie? Ty się tak nie interesuj. Powiem ci tyle. To wart pierwsza klasa. I pozwala zapomnieć o wszystkich problemach. Trzymaj się z nami, a nie zginiesz. Nie, Aga? Tak jest. Spójrz na nas. Wyglądamy na kogoś, komu źle na tym świecie? W przeciwieństwie do ciebie. Ty się namyśl, ciomuś. Nikt tu do niczego nie zmusza. Wiesz, gdzie nas znaleźć. I pamiętaj, raz się żyje. A jak da się życie umilić, to trzeba to zrobić. Thank you.
też myślę, że Zosia nie wygląda ostatnio najlepiej. Była u mnie kilka dni temu i zauważyłam, że coś jej dolega. Wydaje mi się, że boli ją brzuch. Denerwuje się szkołą. Zawsze była taka ambitna. Być może. Ale chyba warto z nią o tym porozmawiać. Może potrzebuje jakichś badań. Jest jeszcze coś. Co znowu? Janek. Co Janek? Ostatnio sprawia same kłopoty. Stałam się przez niego kłębkiem nerwów. Kto by pomyślał, że własny syn będzie w ten sposób odnosił się do matki? Bardzo zamknął się w sobie. Jest taki gniewny. Martwię się o niego. Tylko żeby nie popadł w jakieś złe towarzystwo. Dzisiejsza młodzież jest taka... Czy ty uważasz, że jestem złą matką? Ależ, Efuniu, po prostu dzielę się z tobą moją troską. Przecież tobie bardziej zależy na dobru dzieci niż mnie, prawda? Oczywiście. Nie myśl, że chcę cię pouczać. Widzę, jak ciężko pracujesz. Po prostu wydaje mi się, że dzieci są teraz w trudnym wieku. Potrzebują więcej uwagi. Mamo, nie wyrabiam na zakrętach. Adam ma wszystko gdzieś. Cały dom jest na mojej głowie. A teraz nawet ty jesteś przeciwko mnie. Naprawdę źle mnie zrozumiałaś, córeczko. Martwię się o was. Teraz nawet jeszcze bardziej. Niepotrzebnie. Mamo, potrzebuję trochę spokoju. Odprężenia. I wszystko wróci do normy. A propos, może napijmy się po lampce wina. Nie wiem, czy wiesz, ale firma przeżywa ostatnio pełen rozkwit. Jest z czego się cieszyć. Kochanie, praca to nie wszystko. Powiedziała ta, która nigdy nie pracowała. Mamusiu, teraz są inne czasy. A życie? Tak. Tylko jedno. Mało mi serce nie stanęło. Wybacz. Wybacz też, że to powiem, ale wyglądasz najlepiej. Dziękuję, Marysiu. Po prostu boli mnie głowa. Ostatnio męczą mnie migreny. Chyba powinnam wybrać się do lekarza. Owszem, powinnaś. Znam kogoś, kto może ci pomóc. Co? Ach, tak. Też miewałaś migreny? Też z powodów, o których obie wiemy. Trzęsły mi się ręce tak, że w pewnym momencie nie miałam siły złożyć podpisu na twoich papierach. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. O twoim alkoholizmie mówię. Dokładnie to samo... Wyjdź! Ewa, nie mówię tego, że... Wynocha! Już tu nie pracujesz! Nie ty o tym decydujesz. Ale gdybyś jednak potrzebowała pomocy, to udzielę wszelkich informacji. Mogę przestać?
każdej chwili. Przecież ja jestem dobrym człowiekiem. Mam świetną pracę. Pieniądze. Dzieciom niczego nie brakuje. Jestem dobrą matką. Zuśka, widzę, co robisz. Nie lituj się nad nią. To, co on robi, jest żałosne, ale nadal jest matką. Jesteś pewna? Thank you.
godzina. Może mnie oświecisz. Pewka, dzwonił twój prezes. I co z tego? Odebrałem twój telefon. Stanisławski myślał, że to ty. Był wściekły. Mówił, że ci zaufał, a ty w najważniejszej chwili dla jego firmy przyszłaś na spotkanie pijana. Był wściekły. Wrzeszczał, że nigdy nie przeżył tak żenującej sytuacji. Powiedział też, że... Że co? Że zwolnię cię dyscyplinarnie. Twoje rzeczy przyniesie kurier. Masz nie przekraczać drzwi jego firmy nigdy więcej. Jak on śmie? Poświęciłam mu 10 lat życia. Gdyby nie ja, ta firma już by nie istniała. To, że raz czułam się trochę gorzej, nie znaczy jeszcze, żeby traktować mnie w ten sposób. W tej sytuacji mogę powiedzieć ci jedno. Jak sobie pościelisz, tak się myślisz. Przestań klać, to może zdołasz coś jeszcze tam grać. Twój subiektywny osąd, stróż moralności, jeszcze nie równa się prawdzie absolutnej. Wiesz, mnie już dawno przestało wchodzić, co robisz ze swoim życiem. Może nie zauważyłaś, ale nas już nie ma. Tymczasem, Jaśko, twoje postępowanie widzą wszyscy. Twoi pracownicy, prezes, dzieci. Tylko może jesteś dla nich tak żałosna, że nie mają nawet ochoty na rozmowę z tobą. Ty nie udać ich! Jak się zarabiasz jakiś marny grosz? Nic cię nie obchodzi! Nazywasz się głową rodziny! Trząśnij się.
możemy pogadać? Posłuchaj. Znałam kiedyś małą dziewczynkę. Nazywała się Zosia. Była piękna i bardzo mądra. Ciekawa wszystkiego. Mówiła, że gdy dorośnie, zostanie królową i da wszystkim dzieciom wymarzone zabawki. Zrobi tak, że nikt nie będzie chorował. Miała 3 latka, gdy pobiegła za uciekającą piłką na ulicę. 3 latka, gdy jej matka, zamiast się nią opiekować, leżała pijana w pokoju. Tęsknię za nią każdego dnia. Wiesz, kiedy po długim czasie zdecydowałam się przyjąć pomoc, tak naprawdę uratowano mi życie. Ale nikt nie mógł przywrócić do życia mojej córeczki. Kiedy na terapii przyszedł moment, aby zrobić listę osób, które skrzywdziliśmy i postarać się zadośćuczynić im wszystkim, zastanawiałam się, co mogę zrobić, aby odpokutować krzywdę wyrządzoną Tosi. Dlatego dziś tutaj jestem. Ostatnie 2 kroki terapii mówią o wyznaniu woli Boga wobec nas oraz proszą o siłę do jej spełnienia, aby móc pomóc tym, którzy spadają na dno, jak my sami. Ewa, twoje dzieci jeszcze żyją. Nie wszyscy. Czy to musiało się stać? Przez naszą Ewę było niedopięte na ostatni guzik? Nigdy. Jak na twardą panią dyrektor przystało, ma też mocną głowę. Ja po 3 kieliszkach widzę świat w nieco zmienionych kształtach. Wiesz, Kasieńko, kiedyś też tak miałam. Ale pewne rzeczy się zmieniają. Wzrost tolerancji na alkohol wcale nie świadczy o niczym dobrym. O co ci chodzi? Spotkałyśmy się tu, żeby świętować sukces.
a ty nieustannie marudzisz. To chyba nie jest zbyt grzeczne. Nie sądzisz? Możliwe. Zatem ja już pójdę. Co się z nią dzieje? Czy to ważne? Ups. Zamówię jeszcze jedno. Co o tym sądzisz? Ja to już właściwie... Wspaniale! Bawmy się. Zasłużyłyśmy na to. Przeczytasz? Przecież jesteś moją mamą, mądrą córeczką. Ufam ci. Udało się wczoraj? Co się udało? No, z tym przetargiem. A, tak. Gratuluję. Dzięki. Sto lat! Wszystkiego najlepszego! Dziękuję. To bardzo miłe z waszej strony. Wspólnego śniadania. Zosiu, może pójdziesz po Janka? Pewnie jeszcze śpi. Dziś są moje urodziny, więc chyba możemy wspólnie zjeść śniadanie. To ja przyniosę jeszcze ciastka. A ja kawę. Dziękuję, synu. Posłuchajcie, pomyślałam, że dziś wieczorem urządzę uroczystą kolację. Tak rzadko ostatnio mamy czas, żeby pobyć razem. A dzisiaj chyba dobra ku temu okazja. Poza tym jest sobota. Nie ma pracy, nie ma szkoły. No jak, kochani? Ja nie mogę. Umiem z kolegami. Przecież możesz to przełożyć. Kolegów masz codziennie, a... Matki w ogóle. Słucham? Słuchasz? Ciekawe od kiedy? Nie przejmuj się, mamo. Chodzi taki podminowany, bo rzuciła go dziewczyna. Dziewczyna? No tak, Patrycja. Przecież ją poznawałaś. Nie pamiętasz? Była u nas jakieś 2 tygodnie temu na obiedzie. Zresztą nieważne. Ja jestem jak najbardziej chętna na kolację. Ja mam zmianę. Jak masz zmianę, to się zamień. Przykro mi. No dobrze, w porządku. W takim razie urządzimy sobie babski wieczór. Zosia? Mamo, ja... Co znowu?
szacunek, to wasze oddanie, to wasza wdzięczność. Żadne z was nie miałoby ani w co się ubrać, ani dokąd pójść, gdyby nie ja. Ale poświęcić trochę czasu matce, to oczywiście zbyt wiele. Mam dziś wizytę u lekarza. Czekałam na 4 miesiące. Lepiej pójdę do mamy. Niepotrzebnie się tak zdenerwowała. Bardzo zamknął się w sobie. Jest taki
młodzież jest taka... Czy ty uważasz, że jestem złą matką? Ależ, Ewuniu, ja się dzielę z tobą tylko moją troską. Przecież tobie bardziej zależy na dobro dzieci niż mnie, prawda? Oczywiście. Nie myśl, że chcę cię pouczać. Widzę, jak ciężko pracujesz. Po prostu wydaje mi się, że dzieci są teraz w trudnym wieku. Potrzebują więcej uwagi. Mamo, nie dorabiam na zakrętach. Zamiast wdzięczności dostaję ostatnio jedynie kolejne pretensje. Adam ma wszystko gdzieś. Cały dom jest na mojej głowie. A teraz nawet ty jesteś przeciwko mnie. Naprawdę się nie zrozumiałaś, córeczko. Martwię się o was. Teraz nawet jeszcze bardziej. Niepotrzebnie. Mamo, posłuchaj. Potrzebuję trochę odpoczynku. Trochę odprężenia. I niedługo wszystko wróci do normy. Może napijemy się po lampce wina? Nie wiem, czy wiesz, ale ostatnio firma przeżywa pełen rozkwit. Jest z czego się cieszyć. Kochanie, praca to nie wszystko. Powiedziałam tak, która nigdy nie pracowała. Czasy się zmieniają, a życie jest tylko jedno. Ciekawy? Ale mnie przestraszyłaś. Mało mi serce nie stanęło. Wybacz. Wybacz też, że to powiem. Ale nie wyglądasz najlepiej. Dziękuję, Marysiu. Po prostu bardzo boli mnie głowa. Ostatnio miewam migreny. Chyba powinnam wybrać się do lekarza. Owszem, powinnaś. Znam kogoś, kto może ci pomóc. Co? A tak, też miewałaś migreny? Też z powodów, o których obie wiemy. Trzęsły mi się ręce tak, że w pewnym momencie nie miałam siły złożyć podpisu na twoich papierach. Nie wiem, o czym mówisz. O twoim alkoholizmie mówię. Dokładnie to samo... Wyjdź stąd! Ewa, nie mówię tego... Wymocha! Już tu nie pracujesz! Nie ty o tym decydujesz. Ale gdybyś jednak potrzebowała pomocy, to udzielę wszelkich informacji. Przestać w każdej chwili. Jestem dobrą matką.
Sośka! Widzę, co robisz. Nie lituj się nad nią. To, co ona robi, jest żałosne. Ale nadal jest matką. Jesteś pewna? Wiesz, która jest godzina? Może mnie oświecisz? Ewka, dzwonił twój prezes. I co z tego? Odebrałem twój telefon. Stanisławski myślał, że to ty. Był wściekły. Wrzeszczał, że ci zaufał, a ty w najważniejszej chwili dla jego firmy przyszłaś na spotkanie pijana. Że musiał się za ciebie wstydzić. Że nigdy nie przeżył tak żenującej sytuacji. Powiedział też, że... Że co? Że zwalnię cię dyscyplinarnie. Twoje rzeczy przywiezie kurier. Masz nie przekraczać drzwi jego firmy nigdy. Jak on śmie! Poświęciłam mu 10 lat swojego życia. To, że raz czułam się trochę gorzej, to jeszcze nie powód, żeby traktować mnie w ten sposób. W tej sytuacji mogę powiedzieć tylko jedno. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Przestań chlać, to może jeszcze zdołasz coś naprawić. Jak ty się do mnie odnosi? Twój subiektywny osąd, stróż moralności, jeszcze nie równa się prawdzie absolutnej. Wiesz, mnie już dawno przestało obchodzić, co robisz ze swoim życiem. Może zauważyłaś, ale nas już nie ma. Natomiast, pijaczko, twoje postępowanie widzą wszyscy wokół. Twoi pracownicy, prezes, dzieci. Ale może jesteś dla nich tak żałosna, że nie chcą tracić czasu na rozmowę z tobą. Ty nieudaczniku! Zarabiasz jakieś marne grosze i nazywasz siebie głową rodziny. Otrząśnij się. Thank you.
kiedyś małą dziewczynkę. Nazywała się Tosia. Była piękna i bardzo mądra. Ciekawa wszystkiego. Mówiła, że gdy dorośnie, zostanie królową i da wszystkim dzieciom wymarzone zabawki. Zrobi tak, że nikt nie będzie chorobą. Miała 3 latka, gdy pobiegła za uciekającą piłką na ulicę. 3 latka, gdy jej matka, zamiast się nią opiekować, leżała pijana w pokoju. Tęsknię za nią każdego dnia. Wiesz, kiedy po długim czasie zdecydowałam się przyjąć pomoc, tak naprawdę uratowano mi życie. Ale nikt nie mógł przywrócić do życia mojej córeczki. Kiedy na terapii przyszedł moment, aby zrobić listę osób, które skrzywdziliśmy, i starać się zadośćuczynić im wszystkim, zastanawiałam się, co mogę zrobić, aby odpokutować krzywdę wyrządzoną Tosi. Dlatego dziś tutaj jestem. Ostatnie 2 kroki terapii mówią o poznaniu woli Boga wobec nas. One zachęcają do proszenia o siłę do jej spełnienia. Aby móc pomóc tym, którzy spadają na dno. Jak my sami. Ewa, twoje dzieci jeszcze żyją. Nie wszyscy. Musiało się stać.